Przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie można wrzucać nakrętki do specjalnego pojemnika. Czerwone serce zostało wykonane przez słuchaczy podczas kursu spawania. Wykonania serca na nakrętki podjęli się słuchacze kursu spawania w ramach projektu Czas na zawodowca. Tego rodzaju pojemniki są dość drogie, więc postanowiono wykorzystać potencjał uczestników zajęć. Postawiliśmy celowo w takim miejscu, a nie innym, ponieważ ulica Jana Pawła II, która jest tu naprzeciwko naszego wjazdu, jak gdyby zachęca do spojrzenia na to serce i może wrzucenia nakrętek zbędnych w domu. Szczególnie zauważyliśmy przed porządkami świątecznymi, że to serce bardzo szybko się napełniło, teraz troszeczkę mniej. Szkoła zakupiła materiał i w ciągu 2 tygodni powstało serce, do którego wszyscy mieszkańcy Koszalina mogą wrzucać nakrętki. Postanowili zrobić to z blachy konstrukcyjnej. Następnie tutaj, żeby było widać, co się tam w tym serduszku znajduje, żeśmy kupili siatkę taką ażurową. Centrum Kształcenia Ustawicznego jest placówką dla osób dorosłych. Znajduje się tu szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna. Przeprowadzane są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Kursanci po ukończeniu tych kursów dostają jedno uprawnienie, czyli ci, co spawają na TIG-u, dostają uprawnienia na TIG-a. To jest 141/8, czyli dla znawców to jest spawanie stali nierdzewnej metodą TIG. Natomiast MAK jest to spawanie stali konstrukcyjnej zwykłej jakości, po prostu w osłonie CO2, czyli dwutlenku węgla. Podczas pandemii zajęcia spawania są ograniczone do 10 godzin tygodniowo. Zajęcie mi bardzo podobało się. No, mam czas na to, tak wieczorem sobie po pracy przyjść tu, pospawać. To coś takie podobnego jak rysować jakąś tam obraz albo jeszcze coś. Nakrętki, które są wrzucane do serca, szkoła przekazuje Gabrusiowi, u którego zdiagnozowano guza mózgu. Placówka chce także wspierać innych. Bardzo chętnie przekażemy te nakrętki. To już jest nasze drugie serce prawie kompletnie zapełnione. Przekażemy tym osobom, które zgłoszą się i będą potrzebowały, bo każdemu należy dać wsparcie. Szkoła w ramach zajęć chce wykonać kolejne serce, które również stanie na terenie szkoły. Moim gościem w tle wydarzeń będzie Władysław Etc ze Stowarzyszenia Osób Internowanych Chełminiacy 1982, a w bloku...